Witam, moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Spider-Man. Moi drodzy, zobaczmy naszą kolejną misję. Dwa w jednym. Hell's Kitchen. Tak, dokładnie, Hell's Kitchen, tak się nazywa ta miejscówka, do której musimy się udać. No i moi drodzy, to jest jakby kontynuacja wczorajszej misji. Wczorajszy odcinek był krótki, dlatego ja go tak, tą misję chcę podzielić na dwa filmy. Nie mogą bez dowodów oskarżyć Martina Lee o atak bombowy na ratusz. Muszą być niepowtarzalne, bodajże dowody, abyśmy mogli go znaleźć i powstrzymać przed sieniem chaosu. Dobrze, więc w takim razie, moi drodzy, po te dowody mam nadzieję, że tam dzisiaj pójdziemy. No i tak samo mam nadzieję, że coś tam odkryjemy na tego pana Lee. No i moi drodzy, szykuje się naprawdę tutaj ostra jatka, podejrzewam, dlatego że ten pan Lee jest jakby takim ważniejszym, jeśli chodzi o całych naszych tutaj demonów. O cholera. Spróbuję to zrobić po cichu, ale też z klasą. Po cichu. Dobrze, ekran gadżetów. Teraz możesz stworzyć pułapkę. Mogę użyć tych rzeczy z centrum recyklingu. Dobrze, co to jest? To jest ta pułapka? Nie, to jest jakaś fala wstrząsowa. Aha, tutaj mi brakuje żetonów wyzwań. Pułapka z czujnikiem laserowym, która natychmiast unieruchamia wrogów. Rzucam, tak? Aha, i to tak jakby... No ciekawe może być, Jezu. Dobrze. Uwielbiam walczyć z bandżerami ich własną gonią. Dobrze, gdzie to jest? Tutaj chyba. Aha, i to się po prostu rzuca, tak? Na dane miejsce. Uwaga. I tak właśnie wygląda karmiczna sprawiedliwość. No ciekawa sprawa, wam powiem z tym. Cholera. Poza widokiem. No dobrze. Jak poza widokiem, to spoko chyba. O cholera. Ktoś mnie tu widzi. A my tego nie chcemy właśnie. Nie w to. O dobra, tutaj jeszcze ujdzie. Kto mnie tam widzi? Tamten dziad. Jeszcze są ci snajperzy nieszczęśni. Przykleił się do ściany, chyba się przykleił. Zadziała? Może tą pułapkę tutaj walnę bardziej. Za daleko. Dobra, pięknie. Wejdźmy teraz na dach może. Będzie, mi się przynajmniej wydaje, bezpieczniej. Chociaż tutaj jestem na widoku i to niezłym. Tych trzeba byłoby zdjąć najlepiej. No tutaj idzie jakiś Giorgio.
poza widokiem to spoko. Nie ten guzior. A ja nie mam tego chyba. A, zobaczcie, te pułapki mi się... Cholera. No niedobrze, elektrosieć może? Dobrze. Mam nadzieję, że się tutaj nikt nie skap jeszcze. Tam coś na dole, podejrzewają. Cholera, uciekł mi dziad. Nie, nie ryzykuję. Gdybym na tą lampę wszedł, jestem ciekaw, co by się stało. A jestem jeszcze ciekaw, gdzie znajduje się ten cholerny drugi snajper, czego już tutaj rozwaliłem. Się nie kojarzy już. Zagrożenie. Czemu oni we dwóch idą? Ale tego mogę chyba. Dwóch się skapło? O, jest ten snajper tam. Dobra, idę go rozwalić najpierw, bo on tutaj może narobić największego bałaganu. Dobrze. Aj, przepał. Nie, chyba przepału nie ma. Oj, to będzie przepał. Dobra, przepał jest. No ale nic, mam sieć o bombę, ona mi się tutaj przyda. Ich jest tylko czwórka, więc spoko, damy radę. Dobrze, trochę się pobawiliśmy, ale chyba już wszyscy. Lepiej zajrzę do środka. Środek, środek, tam jest środek. Pięknie. Jakiś obraz. Mają bazy w całym mieście. Zaliczaj magazyny demonów w całym mieście, by zdobywać żetony baz. Możesz filtrować dowolne ikony mapy na stronie legendy, którą
otworzyć wciskając trójkącik. Wciśnij X, aby kontynuować. No jest tego troszeczkę, wam powiem. No i dobrze, jakieś kolejne misje tutaj wpadną. Dużo jest tych misji pobocznych. No, tutaj coś mamy. Faktura z warsztatu. Pale Horse Rides. Bardzo drogi ten przegląd. Jest jeszcze gorzej niż myślałem. Zdaje się, że demony mają całą armię. No, ewidentnie. Ohoho. Jakiś boss? Jakby jeden zabójczy świecący bicz nie wystarczył. A, złapał mnie dziad. Jasny gwint, tego. Jego tutaj w ogóle nie mogę ten. Nie wiem, czego się spodziewałem. Czyżby już po nim? Na pewno nie tego. O, cholera jasna. Ich jest teraz więcej. Hej, MJ. Chyba powstrzymałem atak demonów na sztab wyborczy Osborna. Nieźle. Znalazłeś link? Nie, ale znalazłem coś, co powinniśmy zbadać. Miejsce o nazwie Pale Horse Rides. Sprawdzę to i dam ci znać. Zaskoczenia, naprawdę. Się pojawili. Aż. Cholera, ten jest mocny. Ja mam wrażenie, że na niego elektrosieć działa. Tak, elektrosieć działa, zobaczcie. Tego dziada trzeba najprędzej rozwalić. No, faktycznie elektrosieć, moi drodzy. Dobra, już będzie po nim. Świetnie. Rozumiem, Silverbird. Schodzimy na miejsce. Jest kolejny. Odbezpieczyć. Tego nie grali. Nie, nie, nie. Ten jest mój. No dobra. Kto to jest? Likwiduję tego suki. Hej! Tak nie załatwiamy spraw w tej dzielnicy. Kod SM1. Ej, ej! Zanim zaczniemy, kim wy do cholery jesteście? Kod SM1. Kod SM1. Czekamy na rozkazy. Przyjąłem zgłoszenie. Widzę go. Czekać na Silverbird. Robi się naprawdę ciekawie. Niby nam pomogli. O, proszę bardzo. Kto to jest? Niezłe wejście! Solidne 8 na 10. Zostaw go! Pracuje z nami! Yuri, wyjaśnisz mi to, proszę? To Silver Sablinowa. Szefowa Sable International.
prywatnej firmy ochroniarskiej. Opłaconej przez pana Osborna. Burmistrz ma teraz własną armię? Kiedy znowu wejdziesz mi w drogę, nie będę taka miła. Idź. Pogadamy później. Super, misja wykonana. Hej, sorry za te akcje z table. Powinnam ci była powiedzieć, ale wszystko działo się tak szybko. Spoko, nadal jesteśmy kumplami. Nie, nie jesteśmy. To nie było miłe. Dobra, Sable ma posłuch u burmistrza i ogromną władzę. Przeszukaliśmy adres od ciebie i znaleźliśmy dowody na planowany zamach, ale żadnych powiązań z Martinem Lee. Pracuję nad tym. Okej. Okay. Cześć, MJ. Hej, udało mi się znaleźć informacje o innych biznesach Martina Lee. Ma placówki w całym mieście. A, te punkty pokrywają się z mapą, którą znalazłem w tamtej firmie. Sprawdzę je. Informuj mnie, co w nich znalazłeś. Spróbuję to rozpracować. Dobra. Lecę do gabinetu Lee Feast. Może dowiem się, dlaczego to robi i jakie ma dalsze plany. Dobrze. Bądź ze mnie May. Czekaj, chyba nic jej nie grozi, co? Nie. Lee ma w głowie tylko jeden cel. Norman Osborn. No, robi się naprawdę grubo. Dobrze, moi drodzy, ja się będę z wami gorąco żegnał. Gorąco zapraszam do oglądania mojej nowej serii, która pojawia się na moim kanale. Ona jest powiązana, moi drodzy, z wyprawami po Polsce. Więc naprawdę gorąco zachęcam. No i cóż. O, chwila. Nie mogę ci jeszcze zapłacić, ale pociągnąłem za kilka sznurków i przez jakiś czas jeszcze będziemy bezpieczni. Jeśli uda nam się stanąć na nogi, nowa wersja projektu przyciągnie poważnych inwestorów. Szykuj się. Trzymam kciuki, doktorze. Dobra wiadomość. Dobrze, ja się z wami gorąco żegnam. Trzymajcie się. Cześć!